występują. Na przekór przeznaczeniu. Armida? Armida? Armidita! Armidita, mami! Ay, 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 que la me pasó un camión por encima. Czuję się, jakby przejechała po mnie ciężarówka. Popełniłeś pierwszy błąd, odmawiając poślubienia mnie. Drugi, myśląc, że mnie odzyskasz. Żegnaj, Armida. Armida, mami, ya. Dość tych żartów, rozkuj mnie. Armidita, ¿dónde andaba metida? Gdzie się podziewałaś? ¿Qué, Micaela, qué pasó? Coś się stało? Magdalena vino a llevarse todo. Que no iba Magdalena zabrała wszystkie rzeczy pani Klotildy. Nie chcę, żebyś ich używała. Co w tym dziwnego? Gdzie jest pan Ismael? W drodze do Szwajcarii. Beze mnie? Se fue sin mí? Esta noche es mi revancha. Esta noche es tu castigo. Esta noche, aunque no quieras, te vas a venir conmigo. Yo te quiero, tú quién sabe. Don Ismael, ¿no será que Może opóźnili lot z powodu złej pogody? Może pan poleci jutro? Jeśli będzie pan pić w tym tempie, nie wpuszczą pana do samolotu. Muszę wyjechać, nie zostanę tu. Może to sprawka pana dzieci. Chcą pana skłócić z Armidą. Armida jest z Narciso. Wiesz, co mnie najbardziej boli? Nie jej zdrada, ani to, że straciłem pieniądze. Jestem wściekły, że nie przewidziałem tego. Naiwnie wierzyłem, że Armida mnie pokocha. Zależało panu na Armidzie? Myślałem, że chodzi o zemstę na pańskich dzieciach. Nie. Po dwóch zawałach bardziej docenia się życie. A wiesz, co najbardziej? To miłość. To prawda. Nie wiedziałem, że jest pan romantykiem. O co chodzi? Dlaczego Ismael chce wyjechać bez mnie? Jesteście na lotnisku? Daj mi go. Nie wierzę, że pan mi to robi. Mieliśmy razem wyjechać. Jeżeli chodzi o te zdjęcia, wyjaśnię. Proszę posłuchać.
Descanse, mi Julieta. Słodkich snów, Julieta. Edwin znowu zostawił otwarte okno. Śpij dobrze, maleńka. Descanse, mi pechichona mocha. Popełnił pan błąd, idąc na policję i nagłaśniając sprawę w mediach. Chcieliśmy załatwić sprawę dyskretnie. Chce pan wojny? Będzie ją pan miał. Przegra pan. Armida. Don Ismael. Aquí está la plata. To są pieniądze, które pan dał Narciso, by trzymał się z daleka od pana córki i mnie. Pozwól, że ci wyjaśnię. Źle pan to wymyślił. Narciso od razu przyszedł do mnie i złożył mi kuszącą ofertę. Widać, nie tak kuszącą, skoro ją odtrąciłaś. Nie lubię być uszczęśliwiana na siłę. Niech pan nie przekupuje Narciso pieniędzmi. Mam nadzieję, że jest wszystko. Nie musiałaś ich odzyskiwać. Nie zrobiłam tego dla pana, lecz dla siebie i satysfakcji, że dam nauczkę Narciso. Pewnie znów się pojawi. Mam nadzieję, że nie. Przypominam, że biorąc ślub, zawarliśmy umowę. Proszę niczego nie robić za moimi plecami. Armida. Niezwykłe konsultować swoich decyzji, zwłaszcza w interesach. Jeśli to mają być przeprosiny, to ich nie przyjmuję. Przepraszam. Co z nas za małżeństwo, skoro mi pan nie ufa? Jestem na pana wściekła. Dzisiaj będę spać sama. Dobrej nocy na sofie. Co? Uważa pan, że ja mam spać na sofie? Oczywiście, że nie. Dobranoc. Y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. La verdad, ella nunca me habló de usted. Gdy mi o pani nie mówiła. Armida pewnie myśli, że nie żyje. W dzieciństwie los nas rozdzielił. Byłyśmy w pożarze i jej się udało uciec. Ja przeżyłam cudem. Pokażę pani zdjęcie. Ta mniejsza to ona. Proszę powiedzieć, gdzie ona jest. Chciałabym się z nią spotkać. Długo się zastanawiałam, jak to pani powiedzieć. Będę szczera. Pani siostra pracowała u nas przez wiele lat. Bardzo ją kochaliśmy. Ale ona postanowiła się zwolnić i zamieszkać w Madrycie, w Hiszpanii. Słyszałam, że zginęła tam w wypadku samochodowym. Ay, mamita.
Yo lo siento mucho. Yo bardzo sé que mi lo przykro. Que estoy diciendo es terrible. Musiałam powiedzieć prawdę. Tranquila. Musi być pani silna. Dziękuję za informację. Chodźmy, synu. Zawsze może pani na mnie liczyć. Dziękuję. Niech cię Bóg błogosławi. Was też. Mam gdzieś twoje błogosławieństwo. Wszystko nagrałeś? Oczywiście. Dziękuję. Powiedz, po co ci te zdjęcia? Żeby szantażować Armidę. Dzięki temu pogrążę ojca. Tutaj wszystko w porządku. Co u mamy? Kiepsko. Zdaje się, że jej siostra umarła kilka lat temu. Jak ona się czuje? Znasz ją. Kiedy się denerwuje, zamyka się w sobie. Myślę, że nie chodzi o jej siostrę, lecz o coś więcej. Chcesz porozmawiać z tatą? Przykro mi, jest w łazience. Zaczekaj. Mam drugi telefon, oddzwonię. Jak się czujesz? Halo? Miguel, dlaczego nie wróciłeś do domu? Co? Usted está seguro? Josefita była w środku. Co? Josefita została w środku. Została na górze? Nie wyciągnęliście jej? To niebezpieczne. Dlaczego ojciec nie wychodzi? Jest. Weź ją. Uratował Josefitę. Pomocy. Nic ci nie jest?
¡Auxilio! ¡Venga! ¡Mire qué tiene! ¡Ayúdelo! ¡Ayúdelo! ¡Josefita! ¡Josefita! Co z Josefitą? ¡Estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Josefita! ¡Muy feliz con mi pobreza! Uratowałem ją. Nie umieraj. To wszystko moja wina. Zostawcie mnie. Nic mi nie jest. Ese día voy a llorar. ¿Wszystko dobrze? U mnie tak. Pytam o Josefitę. Jej stan jest poważny. Oprócz poparzeń nałykała się sporo dymu. Co za tragedia. Taka dobra, ładna i pracowita kobieta. Niech pan przyzna, podoba się panu. Ledwo ją znam. Ale chętnie poznam bliżej. Jeśli z tego wyjdzie, zaproszę ją na randkę. Co z tobą? To twoja wina. Biorę sprawy w swoje ręce. Do niczego się nie nadajecie. Myślisz, że się ciebie boimy? Uspokój się, tato. Stary dureń. Jesteśmy na miejscu wydarzenia. Prosimy o komentarz. Moi wrogowie zadali mi poważny cios. Zniszczyli moją firmę. Omal nie zabili mojej przyjaciółki. Poddaję się. Co mogę powiedzieć? Uczymy się na błędach. Postanowiłem zapłacić. Zapłaci pan? Tak. Zapłaci? Wszystko wyliczyłem. Szantażysta żąda 5% moich miesięcznych zarobków. W skali rocznej to kwota równorzędna z główną wygraną w trzech telewizyjnych reality shows. Tyle zapłacę człowiekowi, który ujawni mi, kim są ci drani. Przygotuj się, czeka nas burza. Za kilka godzin rozpoczyna się rozprawa przeciw mojemu ojcu. Chcemy cię prosić, żebyś mu przemówiła do rozumu. Mam swoje zasady, nigdy nie zdradzę Ismaela. Przecież powiedziałabyś prawdę, że po zawale ojciec ma problemy z koncentracją i trzeźwym myśleniem. Zrobiłabyś mi przysługę. To kłamstwo. Wasz ojciec ma jasny umysł. Rozumiemy, że chciał nam dać nauczkę, ale pora z tym skończyć. Jeśli nam pomożesz i złożysz odpowiednie zeznania przed sądem, raz na zawsze uwolnisz się od naszego ojca. Odwdzięczymy ci się. Chcecie mnie przekupić? Nie udawaj świętoszki. Poślubiłaś ojca dla pieniędzy. Żegnam. Mamy propozycję. Nie interesuje mnie. A jeśli to ma związek z twoją siostrą? Chyba ma na imię Gertrudis. Zupełnie nie jest do ciebie podobna. Taka skromna, przyzwoita. O czym mówicie? Dużo wycierpiała, ale uwielbia swojego syna. Wiesz, że masz siostrzeńca? Ona nie żyje. Mylisz się. Spójrz.
Ty żyjesz. Jak ją znaleźliście? Poruszyliśmy niebo i ziemię, by ją odnaleźć. Rozmawialiśmy z nią. Mamy ją w garści. Co z nią zrobiliście? Pomóż nam. Zeznaj przed sędzią, że ojciec postradał zmysły. My w zamian powiemy ci, gdzie jest twoja siostra. Jeśli odmówisz, nigdy jej nie zobaczysz. Wiesz, że mój brat nie żartuje. Jestem spokojny. Gdy sędzia mnie zobaczy, zrozumie, że to ja jestem przy zdrowych zmysłach, a oszalały moje dzieci. Zrobię wszystko, żeby mnie oczernić. Opłacą fałszywych świadków, którzy będą kłamali. Jeśli nam odmówisz, nigdy jej nie zobaczysz. Pan Ismael Herrera zawsze podejmuje racjonalne decyzje. Podziwiam go za to.